Ten dźwięk może przyprawić o szybsze bicie serca prawdziwych fanów motoryzacji. A tych nie brakowało na międzynarodowych targach poznańskich, gdzie rozpoczął się dzisiaj Poznań Motofest. Ekspozycja podzielona jest na część na terenie otwartym, gdzie odbywają się pokazy driftu oraz na przykład jest też tor go-kartowy, gdzie można się pościgać, ale również jest otwarty pawilon numer 3, gdzie ekspozycja przede wszystkim właśnie klasyków i pojazdów zabytkowych. Już kilka minut po godzinie 10 teren targów zapełnił się tymi, którzy chcieli obejrzeć prawdziwe perełki motoryzacji. Wśród nich byli pan Jarosław z synem Bartkiem, którzy opowiedzieli nam o swoich typach. Korweta żółta tam stoi, dlatego że ma V8 i pięknie brzmi. Z okazji, że lubię japońską motoryzację, to zdecydowanie RX-7 tam stoi. Po prostu piękna. Jednak nie dla wszystkich wybór był tak oczywisty. Myślę, że jeszcze nie obejrzeliśmy wszystkich aut, że my znajdziemy na pewno jakiegoś faworyta. W trakcie drugiej edycji Poznań Motofest na targach można było obejrzeć prawdziwe motoryzacyjne klasyki, a także tak zwane hyperkary i superkary oraz pojazdy do zadań specjalnych, takich jak wozy strażackie czy karetki. Szczególną uwagą zwiedzających cieszą się też pokazy driftu. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie i nawet jeśli ktoś tutaj przyjdzie, nie będąc jeszcze fanem motoryzacji, to wyjdzie już zupełnie innym podejściem do tego tematu, bo temat jest tak wdzięczny i uroczy, że myślę, że czy to klasyki, czy super samochody, każdy myślę coś tutaj dla siebie wypatrzy. Na MTP pojawiło się wielu wystawców. Niektórzy z nich mają naprawdę pokaźne kolekcje. Wśród nich Joseph, który w trakcie Poznań Motofest zaprezentował swoich 12 samochodów. Jak zapewniał, wszystkie są dla niego równie cenne. To pytanie, które wszyscy zadają, a to jest tak, jakby zapytać, czy mam ulubione dziecko. Nie, one wszystkie są moje ulubione. W kolekcji Josepha są zarówno samochody z bogatą historią, jak i auta nówka blaszka. Nie zabrakło również polskiego akcentu. Niebieski Mercedes jest z 1971 roku, a najmłodszym dzieckiem jest Lamborghini z 2021 roku. Więc mamy bardzo różne zakresy, ale swoje miejsce ma też maluch z 1984. Niektórzy wystawcy postanowili za to połączyć przyjemne z pożytecznym. Przyjechaliśmy starą karetką neonatologiczną, ponieważ zbieramy na nową, ale nie tylko nową, ale taką o zabudowie kontenerowej. Będzie to pierwsza karetka, która będzie jeździła w Polsce właśnie w tej technologii. Sam inkubator do ratowania wcześniaków przewyższa cenę karetki. Koszt takiego sprzętu może dochodzić nawet do 400 tysięcy złotych. To jest taki trochę przenośny szpital. Jedziemy, ratujemy malucha, stabilizujemy wszystkie czynności życiowe już na miejscu. Tutaj nie ma czasu na to, żeby ta karetka jechała z powrotem do szpitala, tylko ten maluch musi być ustabilizowany na miejscu. Impreza potrwa do niedzieli do godziny 16. Ewelina Dernoga, Puls Dnia.